Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk Technicznie. Tym razem chciałbym pokazać wpływ zużycia energii laptopa w zależności od częstotliwości odświeżania ekranu tego laptopa. Tu akurat możemy sobie wybrać częstotliwość odświeżania, jest 60 Hz ustawione i zobaczmy zużycie energii, to 10 W. 10, 11, 12 W mniej więcej, średnio w okolicach 10-11 W się to kręci tak naprawdę. I teraz zwiększamy częstotliwość na podwójnie, na częstotliwość natywną 144 Hz. Jest ustawione i zobaczmy jak pobór mocy, powiem szczerze, że to wzrósł w granicach błędu 10-12 W, 13 mniej więcej do 13 W, czyli częstotliwość odświeżania praktycznie specjalnie nie zmieniła poboru prądu w granicach 1-2 W mniej więcej. Także to było na tyle w tym odcinku, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia na następnym odcinku. Pozdrawiam.